No cześć, cześć, cześć. Mamy następną misję. Będziemy teraz skanować anomalie. To jest tak podniecające, że po prostu sikiem z radości. Pokażemy to od początku. Tu mamy... No cóż, robimy to Alt-J, Data Site Scanning. Czytamy Read Details, żeby nie spieprzyć całej misji. Scan down the sites używając naszych probes. To co musimy mieć? A więc musimy mieć... One są załadowane teraz, ale potrzeba 8... Potrzeba 8 Core Scanner Probe 1, czyli 8 musimy je kupić. Albo kupić, albo w poprzedniej misji dostaliśmy. Coś się spieprzyło w poprzedniej misji mi, mimo że wziąłem je na swój Loot All, nacisnąłem, to mi się nie załadowało jakoś, nie wiem dlaczego, ale spoko, to jest tanie, to sobie kupiłem tam w markecie. Więc co potrzeba? Potrzeba 8 Core Scanner Probe 1 i Probe Launcher, który jest zamontowany w fittingu w naszym... tu, tak? Więc jak się robi te proby? Zaraz się będziemy uczyć, bo ja sam tego nie potrafię. Więc tu mamy skaner. I idziemy tutaj, widzimy to? O co chodzi? Idziemy tutaj na skaner, to jest na górze od tego A, od autopilota, to jest skaner. Idziemy na probe scanner, otwiera się to. Launch spread formation, ciach. I teraz on te proby launchuje, znaczy już wylaunchował. I teraz i na tym probe scanner, widzimy to? Na tym scanner jest tutaj Solar System Mapa. Idziemy na Solar System Mapę. To jest nasza 3D mapa. Możemy ruszamy ją prawą myszką, lewą myszką ją dajemy tutaj. Ok. I będziemy teraz szukali anomalii. Więc damy je, żeby wszystkie były kryte może. Wszystkie są pokryte. Zobaczymy, jak to będzie działało teraz. OK. Analizujemy je. Więc nasze proby teraz będą działały. I tutaj mamy sygnał. The signature. Jaki będą miały sygnał? I teraz szukamy tego data. Nie? OK. Więc sygnał mamy... 22, coś tam. Nie wiadomo, jakie są które, prawda? Więc jak teraz się bawimy, żeby te proby były silniejszy sygnał? No trzeba je wziąć bliżej siebie, tak? Więc dajemy Ctrl, naciskamy tutaj i wszystkie proby dajemy, żeby były blisko, ok? Mamy teraz je tak zjebane wszystkie, przepraszam. Mamy je teraz w jednej grupie i teraz bez naciskania niczego lewą myszką je klikujemy gdzie chcemy, tak? Więc może najpierw pójdźmy tutaj. Ponieważ tu są dwa... Tak? Tu są dwa... One są gdzieś tutaj. Ok, to powinien lepiej zadziałać, więc analizujemy go. I mam nadzieję, że będzie jakieś 100%, może mi się uda przeanalizować to. To działa jak krew z nosa. Mamy nawet 4 kosmiczne signature. O kurde, balans. Ok, data site. To potrzebujemy. Ok, więc trzeba... Czy możemy to wziąć? O Boże, kochany. To, żeby było na środku tego, tak? No już jest... No dobra, już jest taki ten... Powinien być taki silny sygnał, że już powinno go zrobić dobrze. You are here! Ok, no troszeczkę jest... To jest Relic Site i Data Site. To nie tyle, że my musimy te proby jeszcze zrobić bliżej siebie. No to już są na sobie całkowicie. Więc jak nie mamy sygnału 30 tam...
procent, musimy dojść do 100%. No to było straszne, znaczy, że nie mam skillów, żeby to robić, a to jest tutorial misja, więc powinno to zadziałać. Jest jeszcze gorzej. Było lepiej, jest gorzej. O cholera. Mining. No to nie wiem, jak to zrobić tak naprawdę. Czy może zrobić inną formację tego? Spread formation. Save current formation. Pinpoint formation, ok. Analizujemy. Zobaczymy, jak to będzie działać. Na razie idzie gorzej niż było. No, powinienem jedno jednak. Nasza pinpoint formation nie za dobrze działała. No tu mamy dwie piękne. No i powinno to zadziałać przecież. Nasze proby. Gra nie chce kooperacji mieć. No tu są... We're here. Okej. No to jest relic site. Ojejku. No cudownie. Okej, to jest relic site. Ale ja chcę data site. No to jeszcze raz skanujemy, żeby znaleźć data site. Tyk. Okej, zanalizował. Per. No cudownie. Bawimy się jak cholera. Okej, dobra. Jak widzimy, to jest trójwymiarowe, no i to powinno zeskanować tutaj, z tego co ja widzę, ponieważ jesteśmy już na topie tutaj, więc zapierdzielaj gostek. O, to trochę sucks, to jest trochę okropne, że te moje skille tu nie działają. I zobaczymy, no już jestem, te wszystkie proby są jedna na drugiej właśnie w tym punkcie, nie? Więc... Ha. No jest pokrycie jak cholera, nie? Oj, nie chciałem tego. Sorry. No, dobrze. Cosmic Signature... To, okej. Okay. Dobra. Idziemy dalej. Czy jest tak, żeby to położyć na... Nie to. Okej. Okay. No jesteś na środku, tak? Nie, nie jesteś na środku. W ogóle nie jesteś na środku. Boże. No jak widzimy, zabawy jest co jak cholera. Dajemy X na kwadracik. Okej, okay, skarujemy! Woo! No to jest Relic Training Site, jest 95%. To może dojdzie do stówki, ja pierdzielę, jak jesteśmy blisko tego, co nie potrzeba nam. My potrzebujemy data, a to jest Relic. Fuck! Oh my god.
Restricted access, to nie to. To jest Corvette. Okej, okay, this sucks, tak naprawdę. Wszyscy, jak widzimy, nie tylko ja skanuję, dużo ludzi skanuje jak cholera. Okej, okay, no to nie wiem, jak to zrobić, ale przynajmniej nauczę, jak te proby zrobić, żeby wróciły do ciebie. Także naciskamy Recover Active Probes tutaj. Żeby je załadować z powrotem, to robimy je wszystkie tutaj. Naciskamy Alt F i te wszystkie proby walimy tutaj. Teraz zobaczymy, czy to jedno tylko załaduje, czy osiem. Jedno tylko załadowało. Ok, no to trzeba je połączyć w jedno, czyli Stack All. Bo ta gra jest z 2000 roku. I teraz jak załadujemy wszystkie 7, to tutaj załadujemy wszystkie naraz i będzie je 8. Także potrafię ładować proby. Jak widzimy, z naszego statku ładujemy go tutaj do fitting. Wtedy się załaduje, tu już mamy 8 tych probów. Problem jest taki, że w ogóle mi nie idzie skanowanie tego, więc ha! Pójdę na YouTube'a, sam się nauczę. No. I jak widzimy, wujek Timo ma takie same problemy jak wy w tej grze, czyli wszystko idzie jak po grudzie. UI jest z roku 2000, jest beznadziejny i w ogóle i w szczegle. No ale zobaczymy, zobaczymy dalej. Na szczęście jesteśmy w bezpiecznym miejscu, to nic tam nie powinno się zdarzyć.